Witam Państwa na konferencji prasowej przed meczem z Górnikiem Zabrze. Z nami trener Maciej Stolarczyk. Zacznę od tego, że w zeszłym tygodniu Jakub Bartosz uległ urazowi barku. Jest poddawany rehabilitacji i w przeciągu najbliższych dni okaże się, kiedy będzie mógł wrócić na boisko. Piotr Świątko zaczyna treningi z drużyną od poniedziałku. I teraz oddaję głos trenerowi. Witam serdecznie. No cóż, jeśli chodzi o przygotowania do meczu jutrzejszego, to rzeczywiście wypadł nam Kuba Bartosz, który doznał urazu i to jest ta zmiana, którą w stosunku do osób biorących pod uwagę na najbliższy mecz byliśmy zmuszeni zmienić, jeśli chodzi o personalia, a jeśli chodzi o sam mecz, to nie będę ukrywał, że będzie to dla nas na pewno trudne spotkanie, ponieważ po zwycięstwie w Poznaniu na pewno oczekiwania wszystkich wzrosły co do tego, co jutro ma się zdarzyć na naszym stadionie. Zdajemy sobie sprawę z tego też, jakim zespołem jest Górnik, jak jest zbudowany przez bardzo dobrego trenera. W zeszłym sezonie ten zespół wywalczył sobie możliwość gry w europejskich pucharach poprzez to, że są zespołem nieustępliwym, są zespołem bardzo zdeterminowanym, o określonym stylu. Myślę, że takim bym powiedział, jak miał porównać do polskiej Atletico Madryt, w sensie, że bardzo walczący zespół, bardzo zdeterminowany i przede wszystkim bardzo skuteczny. Parę personali rzeczywiście się zmieniło w tym zespole, ale sam styl pozostał i zdajemy sobie sprawę, że będzie to dla nas trudny przeciwnik, choć tak jak mówiłem też przed poprzednimi meczami, my koncentrujemy się na sobie, na tym, jaki mamy plan na ten mecz i nie ma co ukrywać, już mówiłem to na początku tygodnia, że bardzo liczymy na naszych kibiców, że będą tym 12 naszym zawodnikiem i pomogą nam w trakcie tego meczu, abyśmy mogli kontynuować to, co zdarzyło się przed tygodniem. Czy mają Państwo pytania? Chciałbym wrócić jeszcze mimo wszystko do Górnika, bo to jest, pan trener wspomniał, że tam parę personaliów się zmieniło, ale zmieniły się takie dosyć istotne personalia. Odszedł chociażby Kurzawa czy Kądzior, czyli osoby, które, no mówiąc, rozdawały punkty Górnikowi. Czy można powiedzieć na dzisiaj, że ten Górnik w przebudowie no, jest jednak trochę słabszą drużyną od tego zespołu, który w maju wywalczył awans do europejskich pucharów? Ja nie chcę tak porównywać jednego Górnika do drugiego. Patrzę bardziej pod kątem tego, jaką pracę wykonał trener Brosz i jaki styl prezentuje ten zespół, bo sam styl się nie zmienił tego zespołu. Zmieniły się personalnie rzeczywiście i nie chcę porównywać, który z tych zespołów był lepszy, który gorszy. My, tak jak mówiłem już wcześniej, mamy plan na ten mecz i zgodnie z tym planem będziemy chcieli te spotkanie rozegrać i mam nadzieję, że będziemy świadkami dobrego meczu. Dzień dobry. Panie trenerze, pan przed sezonem tak trochę nie chciał mówić o tym, w jakim stylu będzie grała pana Wisła. Teraz ten styl widzimy. Czy to jest właśnie sposób gry, jaki pan chce tutaj zaszczepić? Chce tak na dłużej, żeby Wisła przede wszystkim wysokim pressingiem podchodziła, atakowała? Taki trochę efektywny, ale i efektowny futbol? Znaczy, ja nie chciałbym opowiadać, jak chcemy grać. Chciałbym mówić o tym, co zrobiliśmy. A jeszcze tak naprawdę nie zrobiliśmy wiele. Także chciałbym, że na takie podsumowanie tego, w jaki sposób gramy, jakie mamy
założenia, to zostawić sobie jeszcze na przyszłość, ale nie ukrywam, że mamy wiele, wiele momentów, wiele fragmentów, które są rzeczywiście efektowne, nie ma co ukrywać, przysparzają nam sytuacje na boisku, a do tego dążymy, żeby tych sytuacji stwarzać jak najwięcej. Ale też dodam, że każdy przeciwnik to inna specyfika, tak jak było chociażby w Poznaniu, musieliśmy zmienić troszeczkę ustawienie i rzeczywiście każdy przeciwnik wymaga troszeczkę innego klucza, tak bynajmniej uważam i tak do każdego spotkania będziemy podchodzili, choć podkreślę to, że najistotniejsze jest to, jak my się prezentujemy, a nie przeciwnik. Dzień dobry, chciałbym spytać o Martina Kosztiala, czy on trochę pana zaskoczył mimo wszystko tym, jak dobrze się zaprezentował w pierwszym składzie. Domyślam się, że musiał już wcześniej dobrze wyglądać na treningach, no ale czy aż taka eksplozja formy to sprawiła, że trochę pan przecierał oczy ze zdumienia? Nie, no ja tutaj nie będę teraz prawił mądrości, że tak to nazwę, na temat Martina. Ale powiem tyle, że zawodnicy, którzy wychodzą w jedenastce, to są zawodnicy, którzy po prostu bardzo dobrze pracują na treningach. A w tym przypadku, już to też podkreślałem, Martin rywalizuje z Patrykiem i wspominałem o tym też wcześniej. Patryk dawał nam sytuację w meczach, jest zawodnikiem również nietuzinkowym. Dlatego z tej rywalizacji i w tej rywalizacji wyszedł w ostatnim meczu Martin i z tego mogę się cieszyć, że mam do dyspozycji takich zawodników i w takiej dyspozycji. Także mnie cieszy podejście zawodników do pracy, do rywalizacji, i chęć że jak to nazwę w cudzysłowie, pomocy zespołowi, czy to z ławki, tak jak to było chociażby w ostatnim meczu, bo tak naprawdę każdy z zawodników, który wszedł na boisko, dał zespołowi to, czego zespół oczekiwał, tak to nazwę. I bardzo się z tego cieszyłem, że ci wszyscy zawodnicy, którzy weszli po przerwie, to byli zawodnicy, którzy co najmniej utrzymali poziom zespołu w drugiej części meczu. I nie ukrywam, że na to liczę w przypadku zawodników wchodzących na boisku w trakcie meczu. Chciałem taką sprawę psychologiczną trochę zapytać, bo tam zazwyczaj się mówi, że efektowne zwycięstwa budują drużynę, ale czasami też tak bywa, że takie efektowne zwycięstwa trochę demoralizują piłkarzy, bo do następnego meczu podchodzą z przeświadczeniem, że jesteśmy świetni, fajnie zagraliśmy. Czy po takim meczu jak ten w Poznaniu, no trener musi też jakąś pracę chyba wykonać taką, żeby niektórych może sprowadzić na ziemię, żeby to podejście do takiego meczu było odpowiednie i odpowiednia koncentracja, bo czasami właśnie po takich sukcesach to przychodzi właśnie takie samouspokojenie się trochę. Czy tu trzeba było coś takiego, takie zabiegi wykonać w drużynie? Nie, ja tutaj mam do dyspozycji naprawdę profesjonalny zespół i jestem przeświadczony o tym, że taka rzecz nie nastąpi. Oczywiście jest to zjawisko, o którym pan wspominał, które gdzieś tam występuje w piłce, gdzie po dobrych meczach, to pamiętam, trener Orest Lęczyk to podkreślał, że po dobrych meczach trzeba zrobić zmianę, bo dwóch dobrych meczów się nie rozegra. To myślę tutaj, że nasi zawodnicy, jestem przekonany do tego, że ze spokojem i chłodną głową przyjęli to, co się wydarzyło w Poznaniu, choć nie ma co ukrywać, że te
Tak jak ktoś ze statystyków zauważył, było to historyczne zwycięstwo, to mimo wszystko ja wierzę w to, co widziałem w tym tygodniu, w tym mikrocyklu na treningu i w jaki sposób zawodnicy do tego podchodzili. Wierzę, że w tą ich postawę w jutrzejszym meczu. Chciałem zapytać o Kamila Wojtkowskiego. Czy pan jest trochę rozczarowany tym początkiem sezonu w jego wykonaniu? On wchodził na razie tylko z ławki rezerwowych. Ostatnio po raz pierwszy chyba nie pojawił się w ogóle na boisku. Tak, rzeczywiście Kamil się teraz nie pojawił na boisku, ale to też pokazuje, że jaka jest rywalizacja w zespole. Taka była potrzeba i taki moment był. No, nie ma co ukrywać, że Kamil rywalizuje z Jesusem, rywalizuje z Dawidem Kortem, rywalizuje o środek pola i ta rywalizacja, z tej rywalizacji możemy być wszyscy zadowoleni, ponieważ rzeczywiście poziom jest wysoki, ale jak widzę Kamila, który zostaje po treningach, jak pracuje na treningu, to jest to zawodnik bardzo ambitny i bardzo na niego liczę w dalszej części sezonu. Bo myślę, że będzie taki moment, taki dzień, taka chwila, kiedy Kamil po prostu będzie dla zespołu bardzo potrzebny i Kamil zdaje sobie z tego sprawę. Jeszcze chyba Bartosz Karcz chciał wcześniej. Było zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten wyjściowy skład w Poznaniu, to o czym rozmawialiśmy już, no przede wszystkim na tych skrzydłach, czy jutro też podobnych niespodzianek możemy się spodziewać? No nie, ja nie jestem tutaj od tego, żeby wyciągać króliki z kapelusza, tylko jestem od tego, żeby być optymalnie, inaczej, żeby być optymalnym w każdym meczu. I tak też podchodzimy do jutrzejszego meczu, tak też podchodzę do jutrzejszego zestawienia składu. Ale tak jak tutaj panowie wspominaliście o personaliach, tych zawodnikach, którzy nie grają, którzy wchodzili teraz chociażby w meczu, to są wszystko zawodnicy, którzy dają nam pewną wartość i są pewnym kapitałem naszego zespołu. Także cieszę się z ich dyspozycji, z ich podejścia do zajęć, pomimo tego, że nie grają, to ci, którzy są koło mnie na ławce, są w pełni gotowi do wejścia i z tego jestem bardzo zadowolony. A jeśli chodzi o niespodzianki, to zapraszam jutro, jak zawsze zapraszam na kolejne spotkanie, żeby się przekonać, w jakim zestawieniu personalnym wyjdziemy. Chciałem już tak trochę poza meczem zapytać, bo minął kolejny tydzień treningów Pawła Obrożka, czy coś jest bliżej, jaśniej na jego temat. I jeszcze chciałem zapytać o to zainteresowanie napastnikiem Górnika Łęczna, Patrykiem Syszem. Był on obserwowany ostatnio przez dyrektora sportowego. Jakieś negocjacje się toczą? Czy ten temat jest do zrealizowania w tym oknie, czy raczej nie? To pierwszy był temat związany z Pawłem. Z Pawłem i to, bo to już poszedłem myślami do Łęcznej, dlatego tak ciężko mi wracać. Jeśli chodzi o Pawła. Paweł trenuje drugi tydzień z nami, jest prowadzony indywidualnie. Trenuje oprócz tego z zespołem. I w następnym tygodniu będziemy przeprowadzali część, paletę testów, które pozwolą nam pokazać, na jakim poziomie, na jakim pułapie jest Paweł, jeśli chodzi o przygotowania. Paweł cały czas jest z zespołem i najzwyczajniej w świecie się przygotowuje. Na dzień dzisiejszy chcemy wspólnie doprowadzić Pawła do takiej dyspozycji, która pozwoli mu w pełni być, że tak to nazwę, przydatnym do zespołu. Choć nie ma co ukrywać, że my jego wartość znamy i to nie jest jakiś zawodnik anonimowy dla nas i wiemy, na co Pawła stać, ale teraz kluczowe jest jego ogólne usprawnienie, tak to nazwę w cudzysłowie.
I do tego Paweł się przygotowuje. Ma swój program, jest trener, który się nim opiekuje, także Paweł jest pod pełną kontrolą. Jeśli chodzi o temat związany z Górnikiem Łęczna i z Szyszem, to tu muszę odesłać do dyrektora sportowego, bo to nie ma co ukrywać, że znam tego zawodnika, ale wszystkie szczegóły na ten temat powinien przekazać dyrektor sportowy i to odsyłam niestety pod jego adres. Chciałbym jeszcze spytać, no bo wspomniał pan taką zasadę trenera Lęczyka, że dwóch dobrych meczów z rzędu ten sam skład nie zagra. Chciałbym spytać, czy pan jako trener ją też wyznaje, a pytam trochę w kontekście Rafała Pietrzaka, który sprokurował rzut karny w Poznaniu. Sam przyznał, że no nie był zadowolony z tego, jak grał w pierwszej połowie. No i chciałbym spytać, czy w związku z tym, że drużyna wygrała, że skończyło się to wszystko dobrze, no to pan zapomina o jakichś błędach, czy nie zmieni zwycięskiego składu, czy jednak jest tutaj jakiś znak zapytania, zwłaszcza, że Zoran Arsenić wrócił. No tu wyrażę, inaczej, moja opinia na ten temat jest następująca. Pierwsze to o takich decyzjach dowiadują się zawodnicy i taką stosuję zasadę. Jeżeli miałaby nastąpić zmiana na tej pozycji, to w pierwszej kolejności dowiedziałby się zawodnik i zespół. Już mówiłem wcześniej o pozycji bramkarza w naszej drużynie. Jest to co prawda newralgiczna pozycja, ale wyznaję zasadę, że jeden błąd nie powoduje u mnie reakcji, powiedział, impulsywnej, tak ją nazwę. Zresztą oceniamy zawodników tak naprawdę po każdym treningu, każdy trening analizujemy i to jest zespół zdarzeń, w których podejmuje decyzję o wyjściowej 11, o zmianie składu, o personaliach i to jest dłuższy okres czasu niż tylko i wyłącznie jeden mecz, jedno spotkanie. Jest to czasami scenariusz czy potrzeba chwili, a czasami jest to po prostu ocena dłuższego okresu, w którym zawodnik występuje i wtedy taką decyzję podejmuje. Także nie chcę mówić tutaj, jak wystąpimy, w jakim zestawieniu personalnym wystąpimy jutro, ale tutaj do tego tematu podchodzę w ten sposób, tak jak mówiłem już o pozycji bramkarza. Jeszcze na propos bramkarza chciałem zapytać, to ile takich błędów ma bramkarz do wypełnienia, bo po tym meczu w Poznaniu też, no, jak się czytało komentarze kibiców i fachowców, no to wszyscy wskazywali, że na tej bramce żadnej pewności nie było. No, widać, że Mateusz ma jakieś problemy z grą na przedpolu, znaczy boi się wychodzić. Złapał tam chyba ze dwie tylko jakieś takie bezpieczne piłki, strzały też. No tak raczej odbija niż broni. Ta bramka Marala też był strzał taki, który od biedy można było jakoś skutecznie interweniować. Czy tu on spełniał już wymogi takie, żeby na stałe bronić i mu tak ufać? No i tutaj mam pewną obawę, bo rzeczywiście gdzieś tam dochodzą mi opinie już i wyroki, jeśli chodzi o Mateusza, ale powiem tak, to też jest ciężka rola dla bramkarza, dla tej pozycji wejść jako numer jeden do bramki Wisły Kraków do nie ma co ukrywać, tak dużego klubu, którym są określone też oczekiwania w stosunku do jego osoby i tu mój apel w stosunku do pozycji Mateusza, aby temu zawodnikowi pomóc, żeby poczuł, że jest u siebie, że jest w domu i że każdy z tych zawodników, których widzimy na boisku i są już, mówimy o nich jako doświadczonych, kiedyś swoje kariery zaczynali.
każdy w różny sposób podchodzi do swoich debiutów, do swoich pierwszych spotkań. I ja mam ogromną prośbę do wszystkich sympatyków Wisły Kraków o to, żebyśmy wspólnie pomogli w adaptacji na tej pozycji. A jeśli chodzi o weryfikację, to chciałbym, żeby zostawiono to mojej osobie i mojej ocenie, bo to ja podejmuję tą kluczową decyzję. I muszę tutaj też wspomnieć o postawie Michała, bramkarza, który bronił w kilku spotkaniach i który rzeczywiście prezentuje bardzo dobrą dyspozycję, bardzo dobrą formę, ale taką podjąłem decyzję i cieszę się, że Michał również w tej mojej decyzji jest zawodnikiem po 1000 kroków profesjonalnym, zawodnikiem, który również jest osobą, która pomaga we wprowadzeniu tego młodego zawodnika do bramki. Także cieszę się, że w tego typu rywalizacji Michał ją zaakceptował i pomaga mi w tej sytuacji. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.